Ostatni Sejm przed wakacjami i to pana zdaniem ostatnia szansa rządu na zachowanie twarzy przed wakacjami? No i pan, nie wiem, czy to się uda. No, w każdym razie, jeżeli pan ma na myśli te wszystkie kwestie związane z aborcją, to to może jeszcze nie być ten czas, aczkolwiek oczekiwania rosną, a co jeszcze ważniejsze, może nawet nie tyle rosną, co maleje chyba wiara w to, że temu rządowi uda się to szybko zrobić, bo jak zauważyliśmy w tych protestach wczorajszych, takiego tłumu uczestników nie było. I to, że nie było tłumu uczestniczek głównie, to jest moim zdaniem bardzo zła wiadomość dla rządzących, ponieważ ona nie tyle pokazuje, że ludzie się z tym zgadzają, że kobiety się z tym zgadzają, co wręcz przeciwnie, że tracą wiarę w to, że to może być zmienione. A ta demobilizacja jest czymś nieprawdopodobnie groźnym, ponieważ dzięki właśnie mobilizacji tego środowiska, między innymi dzięki niej, wybory 15 października były wygrane przez obecnie rządzącą koalicję, a teraz następuje rozczarowanie. Do tego dochodzi jeszcze oczywiście sprawa Marcina Romanowskiego i braku aresztu. Tutaj minister Adam Bodnar składa zażalenie w sprawie decyzji sądu. Czy to nie jest taka próba ratowania się trochę, po prostu ratowania wizerunkowego? I pan, proceduralnie to chyba to jest jedyne to, co mógł pan minister Bodnar zrobić. Oczywiście powinien złożyć zażalenie, prokuratura powinna złożyć zażalenie. Zobaczymy, jaka będzie decyzja sądu drugiej instancji. Ale też, no powiedzmy sobie, nie przydawajmy tej kwestii, która niewątpliwie jest jakąś wpadką, istotną wpadką, ale nie przydawajmy jej swoistego nadznaczenia, bo to nie jest tak, że na tym się rzecz kończy. No, jeżeli nawet ten sąd drugiej instancji uznałby, że nie ma powodów do aresztu, to wtedy można wystąpić przecież o uchylenie tego immunitetu. Więc tutaj droga nie jest całkowicie zamknięta. Ja myślę, że wie pan, generalnie przy całym ogromnym znaczeniu rozliczeń prawnych, rozliczeń afer o charakterze wręcz kryminalnym, wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach my przykładamy też zbyt wielkie znaczenie do rozstrzygnięć na sali sądowej i zapominamy wtedy o rozstrzygnięciach politycznych. Co mam na myśli? Ano to, że nie wszystko zło, które wprowadził PiS, da się wyplenić na sali sądowej, bo jest bardzo dużo tego zła, które choć nie jest przestępstwem i nie powinno powodować rozmaitego rodzaju akcji wymiaru sprawiedliwości, jest też złem. Niszczenie instytucji, niszczenie rozmaitego rodzaju dobrych praktyk demokratycznych. To wszystko jest do jak gdyby odbudowy nie tylko poprzez salę sądową, poprzez proces polityczny, poprzez zmiany o charakterze politycznym. A my skupiając się, co jest do pewnego stopnia nieuchronne, na tej kwestii jak gdyby związanej właśnie z rozliczeniami wręcz sądowymi, no w pewien sposób kryminalizujemy politykę. Ja w żadnym wypadku nie chcę mówić czegoś takiego, jak to mawiał swego czasu prezes Kaczyński, że najpierw wola polityczna i ona stoi ponad prawem. Nie, uważam, że prawo absolutnie powinno mieć swoje miejsce, ale czasami chciałbym też zobaczyć trochę tej woli politycznej, bo wiele tego zła, które PiS wprowadził, to jest zło, które choć nie ma postaci kryminalnej, to jednak też powinno być usunięte. Panie profesorze, ja poruszyłem te dwa wątki Marcina Romanowskiego i aborcji z tego względu, że mam wrażenie, że po prostu koalicja rządząca traci pewnego rodzaju impet polityczny, o którym właśnie zresztą zaczęliśmy rozmawiać. No i konsekwencją tego są chociażby słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wczoraj w Polsat News o ewentualnym rozpadzie koalicji powiedział, że jest to mniejszy koszt niż utrata wyborców. Dodał jeszcze, że priorytetem dla PSL-u są sprawy gospodarcze, a aborcja i związki partnerskie są gdzieś z tyłu. Czy to nie jest jakaś rzeczywiście jasna deklaracja w stronę pozostałych koalicjantów i pewnego rodzaju utrata tego impetu koalicji rządzącej, która jednak rozpoczęła swoje rządy z dość dużym impetem, jeśli już obracamy się dookoła tego słowa, od 15 października? Koalicja doszła do władzy i przez pierwsze, jak gdyby swoje dni, więcej niż dni działania, zyskała to, co zostało odebrane PiS-owi, czyli zyskała wizerunek partii sprawczej. Od czasu tych wielkich marszów, które organizował Donald Tusk, widać było, że sprawczość zaczyna się przesuwać z PiS-u
do strony ówczesnej opozycji, Koalicji Obywatelskiej, a obecnie rządzących. Więc w tym sensie pan ma rację rzeczywiście, że to jest jakaś być może no, utrata tego impetu oznacza utratę, no, w każdym razie naruszenie wizerunku partii skutecznej, partii sprawczej, partii, która, jak to się nieładnie w polskim języku mówi, dowozi. Ale ja bym był bardzo ostrożny i bym przestrzegał wszystkich liderów tych mniejszych partii koalicyjnych przed z kolei próbami zyskiwania no, własnego nadznaczenia, jeśli tak można powiedzieć. Ja bym nie tyle im przypominał o ich miejscu w szeregu, mówiąc brutalnie, co przypominał o tym, że cóż, no, jeżeli pan Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że jeszcze większym kosztem jest utrata wyborców niż utrata spójności, czy też w ogóle rządzącej koalicji, no to ja bym zadał pytanie, no zaraz, ale jacy wyborcy, jeżeli ta koalicja się rozpada, to na jakich wyborców może liczyć i PSL, i w ogóle Trzecia Droga, i Polska 2050? Czy naprawdę na tylu wyborców, że pozwoliłaby im istnieć jako samodzielnym bytom? Oni mają w tej chwili, i tak wynika z arytmetyki, bardzo silną pozycję języczka uwagi. Ale pamiętajmy, że aby być języczkiem uwagi, trzeba być częścią tej wagi. Krótko mówiąc, sam języczek nie wystarczy za wagę. A może, panie profesorze, chodzi tutaj o inną wagę, bo nie ustają umizgi Prawa i Sprawiedliwości do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ewentualne wyjście Polskiego Stronnictwa Ludowego z koalicji i stworzenie jakiejś nieformalnej bądź formalnej koalicji z Konfederacją, z Prawem i Sprawiedliwością pozwoliłoby rzeczywiście mieć większość tym ugrupowaniom. Zresztą o tym też na konferencji mówił premier Donald Tusk, że istnieje konserwatywna większość w parlamencie. No ja nie wiem, czy ona jest aż tak zbudowana, ale gdyby to, co pan mówi, się stało, a nie jest to całkiem nieprawdopodobne, to po pierwsze powiedziałbym, byłoby to złe dla Polski, ponieważ to przesunięcie w kierunku nowoczesności i właśnie niekonserwatyzmu jest przesunięciem, które odzwierciedla także przesunięcie w całym społeczeństwie. To, że polityka się przesunęła w stronę mniej konserwatywną, to jest w pewien sposób zbliżenie się do społeczeństwa, w którym jako socjologowie obserwujemy od pewnego czasu coraz silniejsze, no, można powiedzieć, oznaki myślenia progresywnego i właśnie bardziej liberalnego, co nie znaczy, że te ostoje konserwatyzmu są niemożliwe. Zresztą wie pan, ja generalnie myślę, że my w Polsce mamy tendencję do nadużywania, a nawet przeinaczania znaczenia słowa konserwatyzm. No bo się kojarzy zwykle z konserwatyzmem Prawo i Sprawiedliwość. No jaki to jest konserwatyzm? Częścią konserwatyzmu jest szacunek dla prawa, szacunek dla, poza szacunkiem dla tradycji, także szacunek dla instytucji. A co robił PiS? PiS rewolucyjnie niszczył prawo, rewolucyjnie niszczył rozmaite instytucje demokracji. To jest rewolucja konserwatywna, jeżeli w ogóle takie zwierzę może istnieć, bo jedno przeczy drugiemu, rewolucję niż konserwatyzmowi, więc to nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. Zgoda. PSL już bardziej jest spójny, jeśli chodzi o taki wyrazisty konserwatyzm, no ale tutaj naprawdę no, jest kwestia tego elektoratu. PSL nie zbierze elektoratu, powiedzmy sobie, całego konserwatywnego polskiego. Nie zbiera go nawet na wsi, ponieważ wieś właściwie już no, w dużym stopniu jest tak zróżnicowana, że PSL ją w niewielkim stopniu reprezentuje. No więc tutaj oczywiście arytmetycznie, gdyby taka wolta, o jakiej pan mówi, się wydarzyła, to byłby koniec układu rządzącego obecnego. Nie jest to niemożliwe, choć jest to mało prawdopodobne, ale oznaczałoby to moim zdaniem, nie chcę powiedzieć wściekłość, bo wściekłość dużej części polskiego społeczeństwa, ale oznaczałoby to ogromne rozczarowanie, bo społeczeństwo jest już gdzie indziej. Społeczeństwo jest już naprawdę w coraz większym stopniu częścią Europy, a w Europie jednak nawet pokazały to ostatnie wybory do Europarlamentu. Mimo tego, że te siły, powiedzmy sobie, konserwatywne też się jakoś wzmocniły, no to jednak to nie jest dominujący nurt. Dominujący nurt jest raczej antyautorytarny i antypopulistyczny i on sobie nieźle poradził też w tych wyborach. Krótko mówiąc, to byłoby bardzo złe dla Polski, to by oddalało rozwiązania i klasę polityczną od zmieniających się w stronę coraz bardziej idących modernizacji odczuć Polaków.
Może to rzeczywiście jest tak, że ta koalicja trwa, bo te elektoraty PSL-u i Koalicji Obywatelskiej się uzupełniają. No ale skoro Koalicja Obywatelska, to chciałbym pana profesora zapytać o jedno, czy Donald Tusk połknął własny język, ale zanim dokończę to pytanie i pozwolę panu profesorowi odpowiedzieć, chciałbym, żebyśmy zobaczyli wideo, które uzasadni moje pytanie. Jeśli wejdzie do parlamentu, jeśli będziemy go chcieli mieć ze sobą, będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu. I też powiedział mi rzecz, której właściwie może nie powinienem mówić, ale pytacie, to powiem. Prędzej złożę mandat, niż złamie dyscyplinę głosowania Koalicji Obywatelskiej. Ja nie miałem oczekiwań co do Romana Giertycha, że zmieni poglądy w sprawie aborcji. Bilans dokonań Romana Giertycha jest zdecydowanie korzystny, jeśli chodzi o całość jego zaangażowania w pracach Sejmu. I to nie fakt, że Roman Giertych nie głosował, nie to rozstrzygnął o tym, że ustawy, projekty ustaw depenalizacyjne nie zyskały większości. Liczyłem na to, że jest w stanie wykazać większą solidarność wobec kobiet, które na to czekają, niż lojalność wobec własnych poglądów. To jest poważny dylemat dla każdego, kto poważnie traktuje pewnie swoje poglądy. Dokonał takiego wyboru, za to są konsekwencje. Ale nie dam sobie wmówić, że to postawa Romana Giertycha zdecydowała o przegraniu tego głosowania, bo to jest nieprawda. Deklaracja o złożeniu mandatu, obietnica Romana Giertycha wyrażona ustami premiera publicznie. No a później premier mówi, liczyłem, że Roman Giertych jest w stanie wykazać solidarność z kobietami. No chyba premier się tutaj trochę przeliczył. Premier się zawiódł, ale muszę powiedzieć, że w zasadzie uczciwie do tego podszedł i uczciwie się rozliczył sam ze swoim zawodem, jeśli tak można powiedzieć. No cóż, no, Roman Giertych, jeżeli cokolwiek można tutaj szukać na jego obronę w tym ostatnim zachowaniu, no nie zagłosował przeciw, on po prostu w ogóle nie zagłosował, ale w rezultacie też przyczynił się, choć nie w decydujący sposób, tu się zgadzam, do tego, że ten projekt nie przeszedł, ten projekt dekryminalizujący aborcję. Ja sądzę, że Donald Tusk jest no, bardzo, bardzo sprawnym politykiem i dał do zrozumienia w sposób jasny, że zasoby i pozycja i potencjał Romana Giertycha są na tej szali jednak trochę silniejsze niż ten błąd, który także jest w dużym stopniu błędem uderzającym rykoszetem premiera, który Roman Giertych popełnił. Więc w sumie Roman Giertych nie poniósł takiej jakiejś ogromnej, monstrualnej kary, ponieważ no, jest wciąż pewnego rodzaju zasobem dla koalicji rządzącej. No i pewnie trzeba go będzie jakoś tam tolerować do końca, choć to też wizerunkowo no, nie dodaje jak gdyby się dobrze do obrazu partii skutecznej i w miarę spójnej koalicji. Panie profesorze, to dopytam o to, bo przecież nie głosował również Waldemar Sługocki, były wiceminister rozwoju i technologii. No właśnie były wiceminister. Został odwołany z tej funkcji, bo nie głosował, chociaż był w delegacji, ale kara bardzo dotkliwa. I rzeczywiście kara, o której pan mówi dla Romana Giertycha, no to jest chyba żadna kara. Mówi pan, że jest zasobem. Czy tutaj chodzi o to, że Roman Giertych jest zasobem potrzebnym do rozliczania PiS-u? Czy to jest szeryf Koalicji Obywatelskiej? Tak, to jest ktoś w rodzaju, no może nie szeryfa, ale pomocnika szeryfa do takich trudnych, specjalnych spraw. On ma dużą wiedzę o faktach, ale także ma wiedzę o procedurach, wie jak użyć procedur do tego, aby fakty, które są niewygodne dla obecnej opozycji, wyszły na jaw i zostały napiętnowane. Krótko mówiąc, to są zasoby, których nieco cynicznie już powiedziawszy, pan Sługocki nie miał. Poza tym Roman Giertych nie jest wiceministrem, z której to pozycji łatwo go można byłoby usunąć. Nie bardzo było go z czego usunąć, poza tym z czego go usunięto. W związku z czym no, skończyło się tak, jak się skończyło. Skoro rozmawiamy o politycznych konsekwencjach i wizerunkowych stratach dla koalicji rządzącej, to na koniec naszej rozmowy chciałbym wrócić do sprawy Marcina Romanowskiego. Czy pana zdaniem, panie profesorze, nie jest tak, że ta sprawa Romanowskiego jest trochę przegrana? No bo biorąc pod uwagę to, że dla części opinii publicznej, która nie śledzi jakoś tak niuansów tej sprawy, brak aresztu błędnie oznacza praktycznie niewinność. Czy w takim razie jest tu o co jeszcze walczyć?
No jest, trzeba o to walczyć. Wie pan, ja akurat tutaj nawiążę do jednej, bodajże właśnie z wypowiedzi Romana Giertycha, który chyba trafnie politycznie zauważył, że gdyby to był tylko Romanowski, gdyby ta sprawa dotyczyła jego i jeszcze powiedzmy w imieniu chyba dwa nazwiska, no to wtedy ta wpadka związana z Romanowskim, powiem jakoś tak brutalnie, niejako by się trochę rozpuściła, jeżeli tamte dwa potencjalne wnioski o areszt w tych innych osobach by odniosły sukces. W związku z czym tutaj no, to urosło do rangi ogromnego wydarzenia, a tak ogromnym wydarzeniem, jaką to ma w tej chwili rangę, to nie jest. I to jest moim zdaniem także uboczny efekt tego, że my sprowadzamy całą kwestię rozliczeń i w istocie przywracania demokracji liberalnej w Polsce do tego, co się może dziać na sali sądowej. Wtedy każda porażka wymiaru sprawiedliwości urasta do rangi czegoś jeszcze większego, czym jest. Ja nie dezawuuję znaczenia tej porażki wizerunkowej. Ono jest spore, ale ono nie jest aż tak wielkie, żeby miało oznaczać jakiś wybitny kryzys w tej koalicji. Ostatnie pytanie, panie profesorze, w takim razie o to, czy koalicja rządząca nie zabiera się za rozliczenie trochę od złej strony? Bo może najpierw należałoby uporządkować system sprawiedliwości, a dopiero potem stawiać zarzuty, uchylać immunitety, żeby nie było właśnie takich wpadek, jaką mieliśmy ostatnio z Marcinem Romanowskim. No wie pan, nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo żeby zrobić to, o czym pan mówi, to trzeba byłoby mieć prezydenta po swojej stronie, prawda, jak wiemy. To nie ma miejsca, w związku z czym wybrano drogę konkretów rozmaitych, no mniej bądź bardziej punktowych, ale uderzających w cały ten system i odnoszono też sukcesy na tej drodze tych pewnych konkretów, ale są też potknięcia. No niestety one będą tak długo, póki to, o czym pan mówi, czyli jak gdyby cały system sprawiedliwości nie będzie zmieniony. Ale też pamiętajmy, że jest druga strona tego wszystkiego. No w końcu ten sąd podejmujący taką, a nie inną decyzję, moim zdaniem mógł podjąć inną decyzję, pokazał jakoś, że jest sądem niezależnym, czyli w pewnym sensie można też próbować, wiem, że to trochę jest takie opaczne bronienie, ale można próbować bronić tego, no zobaczcie, jednak tutaj jest wymiar sprawiedliwości działający, ponieważ sąd nie zaaprobował wniosku prokuratury.